Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Wiktor Świetlik w studiu, Paweł Badzio na łączach. Proszę państwa, po szczycie G7 odbyła się konferencja prasowa i na tej konferencji prasowej kanclerz Niemiec Olaf Scholz został zapytany przez dziennikarkę Die Welt, o ile dobrze pamiętam, dziennikarkę Die Welt o, zaraz państwu powiem dokładnie o co, czy mógłby skonkretyzować, jakich gwarancji bezpieczeństwa G7 może udzielić Ukrainie po wojnie. I odparł: tak, mógłbym. Po czym uśmiechnął się i dodał: to tyle. I na tym się skończyło. I to zbulwersowało Bartłomieja Sienkiewicza, polityka Platformy Obywatelskiej, byłego ministra spraw wewnętrznych, który na Twitterze napisał, proszę państwa, cytując kanclerza: Niemcy tracą na takim butnym i zarazem głupim kanclerzu więcej niż się spodziewają. No i na to zareagował Leszek Balcerowicz. Łajanie kanclerza Niemiec poprawia samopoczucie. No, skarcił trochę swojego kolegę z opozycji. No i Bartłomiej Sienkiewicz mi odpowiedział: nie jest troską o obliczalność Niemiec w kryzysowych czasach. Na razie źle to wygląda i nie widzę powodu, by temu nie dać wyrazu. No ale proszę państwa, to przecież Bartłomiej Sienkiewicz nie był odosobniony w tym, co napisał, dlatego że sami niemieccy dziennikarze rzucili się na Olafa Scholza, zarzucając mu arogancję, zarzucając mu wręcz żenujący napad arogancji. Niemiecki dziennik Bild pisze i również inni dziennikarze: arogancko dziennikarkę potraktowano. Reakcja Scholza, pisze dziennikarka Der Tagesspiegel, nie tylko świadczy arogancji władzy, pokazuje, że nie ma on odpowiedzi na pytanie, jakie gwarancje bezpieczeństwa Niemcy mogą dać Ukrainie. No właśnie, to co? Wolno krytykować kanclerza Scholza? Nie wolno. Niemcom wolno. Sienkiewiczowi nie wolno. Balcerowicz go zaraz skarci. To jest kwestia podejścia. Bo ja myślę, że w polityce krzyżują się dwa podejścia. Jedno to jest takie, gdzie patrzy się na interes kraju, sprawy geopolityczne, rozmaite skomplikowane rzeczy i interesy globalne, które wpływają na interesy krajowe. I tak spojrzał na to Bartłomiej Sienkiewicz, tak patrzy większość elektoratu i tego oczekuje od polityków. Natomiast można również, jest również inne podejście, które jest podejściem takim, gdzie krąży się wokół jednego punktu. Całe funkcjonowanie Leszka Balcerowicza przez ostatnie lata to jest, zresztą nie tylko jego, bo to jest całe grono takich polityków, nawet mam wrażenie, że jednak w trochę bardziej skomplikowanej wersji, ale Donald Tusk również prezentuje takie podejście, to jest Jarosław Kaczyński. I w gruncie rzeczy nie ma Olafa Scholza, nie ma Putina, nie ma konfliktu, nie ma niczego innego. To, co służy Kaczyńskiemu, to jest albo jest zgodne z Kaczyńskim, to jest niedobre, a to, co jest niezgodne, to jest dobre. Ponieważ PiS jest skonfliktowany z obecnym rządem Niemiec i generalnie rzecz biorąc nie ma specjalnej chemii. Polska prasa prawicowa i strona generalnie rzecz biorąc konserwatywna, pisowska, atakuje bardzo mocno tego kanclerza, a ten kanclerz jest z kolei, jego media bliskie jemu atakują nas, więc Leszek Balcerowicz bierze jedną ze stron i jeżeli to będzie nie tylko dotyczyło Ukrainy czy czegokolwiek innego, to on będzie zawsze po stronie Olafa Scholza, a nie te takich poglądów. Znaczy, Scholz jest osobą, której nie wolno atakować, bo on jest skonfliktowany z PiS-em. No to jest jedyne wytłumaczenie. Jest to smutne, bo Leszek Balcerowicz był jednak, mam wrażenie, albo może myliłem się wówczas, zgadzając się z nim, albo nie w poszczególnych sprawach, miałem wrażenie, że jest to jednak odrobinę bardziej wyrafinowany umysł. No w tym momencie jest to rzeczywiście taka spora też redukcja, no bym powiedział, poznawcza. Ja przepraszam za porównanie, ale ja odniosłam takie wrażenie przez te wszystkie lata, że to był polityk, który miał swoistego rodzaju klapki na oczach. To znaczy, jeżeli sobie wyznaczył jakiś jeden cel, to żadne argumenty, żadne inne zdanie nie liczyło się, tylko szedł po prostu tą drogą. I tak no było jak... w przypadku jego działalności politycznej. Teraz jest tak, kiedy wspiera opozycję. No to jeżeli tak jest, to teraz już nie ma nawet klapek, tylko patrzy chyba przez słomkę do napojów, tak wąsko. Panie Pawle, w tym przypadku bardzo dużą solidarność wykazali dziennikarze, bo wszyscy skrytykowali zachowanie kanclerza i jego odpowiedź w stosunku do dziennikarki, kobiety, ale też koleżanki. Markus Decker, korespondent sieci RDN, napisał: potraktować tak arogancko dziennikarkę, która uprzejmie tonem
potem stawia całkowicie uzasadnione pytanie, to nie wypada ani człowiekowi, ani kanclerzowi. A Tomasz Dudek uznał, że swoim zachowaniem Scholz okazał brak szacunku wobec wszystkich dziennikarzy. Scholz to nie jest Angela Merkel, która właściwie do końca swojej kariery nie doznała jakiejkolwiek krytyki ze strony niemieckiej prasy. No Scholz bez dwóch zdań zachował się idiotycznie z tym swoim takim wdziękiem mechanika samochodowego, który... Mój mąż mówi księgowego. Przepraszam, księgowych. No, każdy ma swoje tutaj upodobania takie porównawcze. Dla mnie to jest taki właśnie taki mechanik, który się ciągle zastanawia, czy wymienić świece w silniku i czy on wtedy zaskoczy, czy nie zaskoczy. I on ciągle tych świec nie wymienia. Bo kiedy mówimy o interesach, i to możemy je oczywiście lepiej lub gorzej nazywać, natomiast myślę, że najgorszym realizatorem tych interesów niemieckich jest teraz Olaf Scholz. I teraz, jeżeli chodzi o opinię dalszą jego zachowania, no pamiętajmy o tym, że on ma dużo adwersarzy, że politycy w Komisji Obrony Niemiec atakują go bez przerwy i bardzo ostrymi słowami. No i teraz wracamy do Leszka Balcerowicza. No czy to dlaczego koledzy, no oczywiście z CSU, CDU, potrafią mówić bardzo ostrymi słowami o Olafie Scholzu, że on nie chce wygrać wojny na Ukrainie, że, ale że popełnia błędy, że Niemcy, mając tą taką, a nie inną postawę strategiczną, popełniają błędy i dla siebie, i dla całej Europy, i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie przebierają w słowach. To skąd się bierze ten prymusowski serwilizm naszego polityka, czyli Leszka Balcerowicza? No i to jest ogromny problem, dlatego że ten prymusowski serwilizm towarzyszył nam w debatach politycznych i po prostu zamykał część argumentów w bardzo wielu sytuacjach, kiedy te argumenty powinny paść. I ci, którzy mieli kontrargumenty, byli natrafiali na pewnego rodzaju delegitymizację. Tak? Nie można było krytykować polityki Balcerowicza de facto, nie można było później krytykować powiedzmy szeregu stanowisk w polityce zagranicznej, czy to Lecha Kaczyńskiego, czy innych polityków i tak dalej, i tak dalej. To jest upiorna postawa, którą Leszek Balcerowicz prezentuje, i obawiam się, że ona bierze się po prostu z dalekiego, głębokiego PRL-u. No, tak po prostu jest. Nie mam innego wytłumaczenia dla czegoś takiego. Wiktor Świetnik. I chciałem zwrócić uwagę na jeszcze, bo oczywiście zgadzam się z tym wszystkim, co Paweł mówił, ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden element tutaj też pewnego paradoksu, ponieważ Leszek Balcerowicz no zawsze ze względu na swoje takie bardzo liberalne poglądy gospodarcze, a przynajmniej to, co twierdził, że jest liberalnymi poglądami gospodarczymi, twierdził, że blisko mu do tej spuścizny, którą w Niemczech no najbardziej symbolizowało CDU, w jakimś stopniu być może FDP też jako właśnie formacja liberalna i obyczajowa, ale to gospodarcza też jednak raczej liberalna. Natomiast SPD to był ten świat właśnie, no to był socjaldemokracja chcąca wysokich podatków, dużych świadczeń socjalnych i tak dalej, gospodarczo bliższa dzisiejszemu, przynajmniej niegdyś i pewnie do dzisiaj bliższa dzisiejszemu PiS-owi niż w sensie myślenia o państwie, niż Leszkowi Balcerowiczowi, ale jak widać nawet te pozorne imponderabilia gospodarcze Leszka Balcerowicza idą na bok, kiedy chodzi o świętą wojnę z Jarosławem Kaczyńskim. Panie Pawle, ale gdyby nie zmiana polityki Stanów Zjednoczonych, bo ona niewątpliwie miała miejsce, początek prezydentury Joe Bidena to taka zapowiedź skupienia się na sprawach związanych z Chinami, wycofywanie się z Europy, z interesów europejskich, właściwie no, to, co wielu Amerykanów by chciało, żeby Amerykanie zajmowali się tym, co jest ważniejsze dla Ameryki, a nie Europą. No i gdyby tak się stało, to jednak ta polityka Scholza, ona by miała prym, ona by zwyciężyła, by czekali tak, aż ta Ukraina się wykrwawi. Tymczasem ostatnie doniesienia mówią o tym, że Joe Biden oznajmił, że już 50 państw świata wspólnie będzie dostarczało broń, i to taką broń, która rzeczywiście realnie pomoże Ukraińcom w tym ataku, w tej agresji rosyjskiej. Więc no chyba tutaj troszeczkę za długo Olaf Scholz czekał, żeby zmienić tą swoją optykę i żeby rzeczywiście wybrać się po 2-3 miesiącach do Kijowa. No właśnie. No, polityka konktatora przyniosła korzyści Rzymowi. Polityka Olafa Scholza nie przyniesie korzyści ani Niemcom, ani Unii Europejskiej.
Przede wszystkim dlatego, że wielcy politycy, wielcy ludzie tego świata zorientowali się, że ten konflikt ma swoje reperkusje daleko poza granice wychodzące i Ukrainy, i Unii Europejskiej. I zresztą Olaf Scholz też to powinien wiedzieć, kiedy jeździ po Afryce, nagle lub nie nagle spotyka się z bardzo silnymi wpływami rosyjskimi tam, a jeździ po Afryce po to, żeby zabiegać o uruchomienie nowych złóż gazu albo o dostawy gazu do Europy. Ten konflikt jest konfliktem globalnym, który zmienia postać tego świata i nie można zamykać się w wąskich interesach jednego kraju, czy nawet interesach kontynentalnych. Chyba Olaf Scholz tego nie wziął pod uwagę, a powinien, no teraz to już jest ewidentne, tak? To znaczy, kiedy okazuje się, że na sytuację żywnościową ten konflikt również ma wpływ. No nie dlatego nawet, że ta 1/3 eksportu i rosyjskiego, i ukraińskiego ma taki ogromny wpływ, bo to jest tylko 7% produkcji zboża i pszenicy na świecie, ale dlatego, że ma wpływ na ceny. Ale skoro ma wpływ na ceny, jednak nawet gdyby to był tylko efekt psychologiczny, to widać, jaka to jest skala. Jaka to jest skala tego konfliktu, jaki ma wpływ. No i tutaj tak mogę tylko stwierdzić, że prawdopodobnie i tych dyskusji, i tych debat ten Olaf Scholz chyba przeprowadził za mało i zamknął się w swojej argumentacji. No właśnie, panie Wiktorze, 12 lat przewodzenia Niemcom przez kanclerz Angela Merkel, jednak to były lata budowania tej bardzo silnej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej, nie tylko gospodarczej, ale także przez struktury, przez instytucje unijne. One są w dużej mierze opanowane przez polityków niemieckich, czy też urzędników niemieckich. Teraz prominentny polityk z partii Olafa Scholza mówi o tym, że trzeba wrócić do idei mądrego przywództwa Niemiec. Ale czy Olaf Scholz jest kimś, kto mógłby no, w takiej mierze zastąpić Angelę Merkel, nie mówiąc o jej błędach różnych, ale w budowaniu siły Niemiec na arenie europejskiej? Czy to jest polityk, który jest zdolny do tego? Całemu rządom Angeli Merkel towarzyszyła taka, no ściema bym powiedział, taki mit, że to są Niemcy, które wyparły się tego, co nawet nie dla Niemiec, co dla każdego państwa jest naturalne, jeżeli zaczyna przewodzić, jeżeli jest duże, czyli chęci dominacji, i że to są Niemcy, które wyznają jakieś uniwersalne wartości, które właściwie nigdy w takiej formie nie były obecne w ogóle w polityce, tak, że nagle jakieś państwo nie myśli nad swój, nigdy nikt nie przedkłada nad swój interes interesu powszechnego, tak, to są jednostki ludzkie być może, ale nigdy tak nie jest w organizacji, tym bardziej w przypadku państw, narodów, plemion. I tutaj, że to jest taki, nagle coś takiego się stało, i to był taki mit, który był umacniany. I my dzisiaj widzimy, że tak nie jest. Tak, że Niemcy są normalnym państwem, oczywiście z dość ponurą przeszłością i z dość ponurymi skłonnościami na temat tego, oczywiście zapisano tony papieru, ale i zbudowano miliony nagrobków w związku z tym. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że to jest normalne państwo, które chce dominacji, które kieruje się czasami swoimi interesami, że te interesy czasami są bardzo ciasne i całkowicie czasami sprzeczne wbrew takim tym niby pozornym, szerszym zasadom. Ja myślę, że to jest podstawowy problem Scholza. Paradoksalnie on z wieloma rzeczami, wiele swoich problemów zawdzięcza tak naprawdę rządom Angeli Merkel, a także propagandzie, jaka temu towarzyszyła. Przecież ten taki rodzaj pacyfizmu, izolacjonizmu obecnego w Niemczech, ten konflikt z polskim rządem, tak, ten taki trochę okcydentalizm, to cały czas takie podejście, specyficzne podejście do wschodniej Europy, tak, czy do wschodniej w stosunku do Niemiec, tak, czyli przede wszystkim do Polski, ale też do innych krajów, że dopóki oni są takimi pupilkami właśnie w rodzaju Tuska, Balcerowicza czy Platformy Obywatelskiej, to jest znakomicie, ale w momencie, kiedy zaczynają zachowywać się samodzielnie, no to jest taka ta Mittel-Europa, która nie powinna zbyt wysoko podskoczyć. W tym momencie myślę, że cała Europa widzi, jakie są Niemcy. No właśnie, zobaczymy, czy się uda przy słabszej pozycji kanclerza Niemiec i prezydenta Francji jednak doprowadzić do tego projektu, który miał takie ogromne wsparcie Angeli Merkel, czyli federalizację Europy, bo myślę, że tutaj spotkają duży opór. Dziękuję bardzo. Paweł Badzio, Wiktor Świetlik byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.